Cześć wszystkim. Cześć. Witamy Was na naszym kanale. Witamy. Dzisiaj będzie o tym, jak zacząć czytać. Pierwsze co, to warto sobie przyjąć zasadę 50-100 stron, w zależności jak tam chcemy. Czyli polega to na tym, że jeżeli już sięgniemy po jakąś książkę, no to niekoniecznie może nam się spodobać, więc dajemy jej szansę właśnie do tej 50 strony, jeżeli nie pytnie, odkładamy, jest pełno. Ja daję do setnej, powiem szczerze. Tak, daję też do setnej, ale no niektórzy może są mniej cierpliwi, właśnie. Więc do 50. Generalnie jak się nie podoba, dacie jej chwilę szansy, a potem nie ma co. Jest tyle książek, tak. Że nie ma sensu tracić czas na taką, która nam się nie podoba. Kolejna taka porada właśnie jak zacząć czytać książki, to nie sięgać od razu po jakieś grube tomiszcza. Czyli zacząć od tej, co ma nie więcej niż 50 stron. Nie, bez przesady. Ciężko było tego znaleźć. 100. Ale tak, po jakieś cienkie książki, tutaj możemy polecić, nie wiem, choćby książki Agaty Christie, czy John Alexa, Myszy i ludzie Johna Steinbecka, czy też Ukochane równanie profesora Yoko Ogawy. No i też oczywiście opowiadanie. No tak, opowiadania. Zbiory opowiadań. Tak, bo to w każdej chwili można zakończyć. Właśnie takie opowiadania mają te 50-100 stron. Albo i mniej. Albo zależy i mniej. Jak się trafi. Przeważnie opowiadają jedną historię, więc kończymy naprawdę czytać, można kończymy czytać. Zamykamy książkę. Dobra, nie podoba mi się ten autor, nie podoba mi się. Tak, albo zmęczyliśmy się tym jednym opowiadaniem i za jakiś czas może wrócimy. Tak. Czyli nie wiem, czy mówiłyśmy Sherlock Holmes. O, tak. Chociażby, prawda? Klasyka. Tak, Artura Conan Doyle'a. Mm-hmm. Co tam jeszcze? No, Ostatnie życzenie. No, tutaj Zaszczepka Podwórka, Andrzeja Sapkowskiego, czyli właśnie zbiór opowiadań o Wiedźminie, jeżeli ktoś lubi fantastykę. Bądź już może nie z ale nie, dobra, to później. Ja to później powiem, nie teraz. Sorry. Falstart. Nie w tym punkcie. Falstart. Również warto sięgać po takie lekkie, łatwe i przyjemne książki, które no mają nam przynieść radość, rozrywkę, a nie koniecznie zmarchę na czole i po filozoficzne rozkminianie rzeczywistości. Więc no, ja na przykład często sięgam po młodzieżówki, ponieważ właśnie są dla mnie taką formą totalnej rozrywki. Więc taki Harry Potter, no myślę, że nikomu nie trzeba przedstawiać, ale jak najbardziej, mimo że no, ma trochę tomów. Tak, i to są grube książki, powyżej 100 stron, to ale warto przeczytać i czyta się fajnie po czyta prostu. Się błyskawicznie, tak. I myślę, że wiele młodych ludzi właśnie od tych książek zaczęło swoją miłość do czytania, czy w ogóle do książek, więc to o czymś świadczy. No, inne takie pozycje to myślę, że Igrzyska Śmierci też jako taka lekka młodzieżówka, fajnie. Też szybko, łatwo i przyjemnie. No i oczywiście w zależności co lubicie czytać, czy w jaką stronę, może stronę się skłaniacie, no to romanse są też lekkimi książkami. Kryminały też w gruncie rzeczy czyta się szybko i przyjemnie. Wbrew tematyce Więc no, warto sięgać po takie książki. No, z kryminałów, no to nie wiem, możemy polecić Żmijowisko. No i całego Maxa Czarnego. No tak, mamy ulubione właśnie to Żmijowisko Wojciecha Chmielarza. Z Roman Sideł, no to na tym kanale trochę już ich się pojawiło. W ostatnim czasie przeczytałam na przykład Beach Read Emily Henry, więc to też z takich łatwych książek. Błękitny zamek Lucy Maud Montgomery. Krótkie, romansowe i przyjemne i nawet ja polubiłam. Oprócz tego, no jak dla mnie, no to jeszcze książki o takiej wartkiej akcji sensacyjnej z tajemnicami jakimiś, że trzeba dochodzić z jednego punktu do drugiego po jakimś kluczu gdzieś szukać, czyli cały Dan Brown. W zasadzie wszystko związane, czy to zaczniecie od kodu Leonarda da Vinci, czy od Aniołów i Demonów, jeden czort, bo naprawdę jest fajnie się to i czyta. I to już właśnie trochę nachodzi na kolejny punkt, czyli ekranizację. Jeżeli jakaś ekranizacja Wam się spodobała, to warto sięgnąć po książkę. Dokładnie. No bo książka zazwyczaj jest bardziej rozbudowana, więcej wątków porusza i jest to lepiej wyjaśnione zazwyczaj. Tak, ale w filmie szybciej się to dzieje. Natomiast to jest na pewno bardzo dobry pomysł właśnie sięgnąć po taką książkę, na podstawie której oglądaliście film, który Wam się podobał. Choćby właśnie Dana Browna z Tomem Hanksem film, tak myślę, jest. Że większość znaje, bardzo fajny aktor,
bardzo fajne filmy i książki też jak najbardziej. No i też oczywiście warto czytać recenzje, warto brać książki z różnych poleceń, przeczytać wcześniej jakąś opinię o tej książce. Nas obejrzeć. Nas obejrzeć na przykład lub inne oczywiście kanały. No bo ponieważ to już no macie jakąś wizję, o czym to jest, jakie były plusy, jakie minusy, czy to w ogóle jest coś, co Was interesuje. No jeżeli książka ma słabe opinie, no to jest większe prawdopodobieństwo, że Wam też się nie spodoba. Jeżeli książka jest faktycznie wysoko oceniana i polecana szeroko. Tak, ale to też czasami jest mylące, bo ludzie mają tendencję, według mnie niestety, do przewartościowywania pozycji poważnych. No tak, ale to już wtedy wie, że to jest klasyka literatury, nie wiem, światowej czy coś. Ale to nawet zazwyczaj... nie chodzi o klasykę, tylko nawet jak są jakieś nowe książki, jeżeli ona jest o tematyce poważnej, to od razu wzrasta jej w skali 10-stopniowej przynajmniej o 2-3 punkty. No bo... Natomiast takie książki lekkie, rozrywkowe, no nie są, są dużo niżej punktowane, więc ja myślę, że może nawet nie tyle po recenzjach takich w internecie, czy tam w jakiejś prasie, tylko bardziej właśnie z takiej recenzji szeptanej. Tak, czyli na przykład jakiś kolega Wam polecił książkę, kolega, koleżanka. Dokładnie. No i właśnie jeszcze chciałam powiedzieć, bo tutaj już wcześniej próbowałam, ale stwierdziłam, że będzie później, właśnie taką polecajkę na zaczęcie. Może nie do końca trafię, ponieważ jest to saga w ogóle składająca się z 47 tomów. Ale, właśnie to jest ale. Ten jeden tom w zasadzie czyta się jakieś 2-3 godzinki. Można poświęcić. Jest fajny. Już mówię, co to jest. Jest to saga o ludziach lodu Margit Sandemo. Tak jak mówiłam, nie przerażajcie się ilością tomów. Można jeden tom przeczytać, króciutki, odpocząć, potem wrócić. Generalnie cały ten cykl opowiada o rodzinie, właściwie takim rodzie ludzi lodu, którzy, jeden z ich przodków zawarł pakt z diabłem, no i w każdym pokoleniu na mocy tego paktu rodzi się jeden tak zwany przeklęty, dotknięty, inny. No i oni generalnie w którymś pokoleniu zaczynają z tym walczyć, z tym przekleństwem. No i cała ta opowieść jest o tym, jak w każdym pokoleniu, bo chciałam powiedzieć, że cała akcja rozgrywa się między XVI a XX wiekiem, więc... każda część jest po prostu o innym bohaterze, ale w otoczeniu oczywiście jedni umierają, inni się rodzą i gdzieś to tak po kolei sobie bywa. Fajnie się to czyta, naprawdę świetnie i mówię, jedna część, 2-3 godzinki i pyk, odpykamy. Na przykład, jeżeli też już wiesz, jaki gatunek lubisz, jakie książki bardziej Cię interesują, no to warto po nie właśnie sięgać. Czyli na przykład, jeżeli lubicie czytać fantastykę, no to sięgajcie właśnie po książki z tego gatunku. I nie ma co się zmuszać do czytania czegoś innego, co może Wam nie do końca się spodobać. Oczywiście później, już po jakimś czasie, gdy już jesteście już wytrawnymi czytelnikami z doświadczeniem. Oczywiście można jak najbardziej i same próbujemy wychodzić ze swojej strefy komfortu tej czytelniczej. Natomiast na początek warto jednak trzymać się tego gatunku, który lubisz, który wiesz, że przyniesie Ci radość, przyjemność. Szczęście. Tak jest. I po prostu się go trzymać. No i taka ostatnia w sumie rada jest taka, że niekoniecznie sięgać po jakieś nowości, te nowinki, bestsellery, które... I najświeższych autorów. Czy autorów na topie. Na topie, tak, tych popularnych, które gdzieś tam są hype'owane, jak to się mówi. Tylko na przykład sięgać po już dobrze znane, które od lat gdzieś tam są wysoko oceniane i polecane. Przewijają się w opowieściach babci, prababci. No może aż tak daleko nie trzeba iść, ale tak, no mniej więcej o to właśnie nam chodzi. No myślę, że jedną z takich książek jest My dzieci z dworca zoo. No jest to biografia narkomanki z Berlina Zachodniego. Książka... No, czytałyśmy to obydwie, znaczy ja czytałam to jako młoda osoba. Ja też. Poleciłam dziecięciu i ona też to przeczytała, nie wiem czy nie w gimnazjum.
albo w liceum. Nie, albo na początku liceum jako, jako właśnie taką moją polecajkę, bo ja uważam, że to jest właśnie książka ponadczasowa, bo opowiada o problemach, no i gdziekolwiek, tak, i człowiek mimo wszystko utożsamia się. Ale się dobrze czyta, pomimo, dobrze, że są czyta. Problemy. To jest, jest to po prostu ciekawa historia z życia. Tak, i mając to w świadomości, że to faktycznie się wszystko wydarzyło, to tym bardziej no, daje do myślenia. No i właśnie, nie jest to ciężka lektura, mimo wszystko. Znaczy nie jest, ciężka. Jest takie lekkie tematyka pióro, jest prawda? Ciężka, ale tak, lekko się ją czyta, w sensie, że właśnie lekkie pióro, dokładnie tak jak powiedziałaś. No i inne życie, które no, no, ja na przykład no, nie znam z własnego doświadczenia. Daj Boże, dzięki Bogu, ale no, no, tam jest o czymś innym, no, o świecie nam niedostępnym. No. Całe szczęście, tak. No ale tak, właśnie to jest jedna z tych książek, które są od lat znane i cenione i dlatego warto sięgać, nie mówię tutaj o klasykach typowo, no bo do klasyków też trzeba, mam wrażenie, dojrzeć, nie wiem, dorosnąć, albo po prostu faktycznie chcieć je przeczytać. Niektórzy nigdy nie dorastają. Tak, mama nie za bardzo. Ja już się coraz częściej jednak staram się sięgać co jakiś czas. No ale fanką jakąś nie jestem. Natomiast takie Dzieci z dworca zoo, no to no, jak najbardziej, mimo że myślę, że klasyka, można to już nazwać taką klasyką, no tak. To jak najbardziej polecamy. No więc co, to wszystkie takie nasze porady, jak zacząć czytać, tak, porady, jak zacząć czytać, po jakie książki sięgać i to tyle. I to tyle. No dobra, no to na dzisiaj koniec, do zobaczenia niedługo. Cześć. Cześć.